Hi guys! Pory roku i miesiące to słownictwo, które dzisiaj poznamy. Okay, let's learn some words. Rok ma cztery pory roku. Zima, wiosna, lato, jesień. Grudzień, styczeń, luty to miesiące zimy. Marzec, kwiecień, maj to miesiące wiosny. Czerwiec, lipiec, sierpień to miesiące lata. Wrzesień, październik, listopad to miesiące jesieni. Zima to pora roku, kiedy pada śnieg. Pojawia się mróz. Świat przykryty jest białym śniegiem. Winter. Grudzień to miesiąc, w którym są święta Bożego Narodzenia. Ubieramy choinkę, robimy prezenty i czekamy na świętego Mikołaja. December. 1 dnia stycznia witamy Nowy Rok. Bawimy się i świętujemy. Możemy też wyjechać na zimowy wypoczynek. January. Luty to miesiąc, w którym możemy jeździć na nartach, na sankach lub lepić bałwana. February. Wiosna to pora roku, która jest cieplejsza od zimy. Znika śnieg i mróz. Natura budzi się do życia. Spring. Marzec to miesiąc, w którym pojawia się wiosna. Rośnie zielona trawa, na drzewach widać małe listki, ptaki śpiewają głośniej. March. Kwiecień to miesiąc, kiedy w ogrodzie i na drzewach pojawiają się kwiaty, w gniazdach widać młode ptaki. April. Maj to miesiąc, w którym jest ciepło, młode rośliny i zwierzęta rosną. May. Lato to najcieplejsza pora roku. To czas wakacji, wypoczynku i zabawy. Summer. Czerwiec to miesiąc, kiedy rozpoczynają się wakacje. Odpoczywamy i wyjeżdżamy w nowe miejsca. June. Lipiec to miesiąc, w którym dzień jest długi, słoneczny i gorący, a noc krótka. W lipcu możemy jechać nad morze lub jezioro i kąpać się. July. Sierpień to miesiąc, kiedy z pola zbiera się zboże. Możemy jeść owoce, które są dojrzałe. August. Jesień to pora roku, kiedy zaczyna robić się zimno. Z drzew spadają liście. Autumn. Wrzesień jest miesiącem, w którym na drzewach pojawiają się kolorowe liście. Żółte, pomarańczowe, czerwone i brązowe. Zbieramy w lesie grzyby. September. Październik. W tym miesiącu dni są krótkie, a noce długie. Rano lub wieczorem widać mgłę. Oktober. Listopad to miesiąc, kiedy pada deszcz, wieje wiatr. Ubieramy się cieplej. November. Okej, na tą chwilę to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jak zawsze zachęcam do odwiedzenia naszej strony repeto.org, gdzie jest dostęp do większej liczby polskich lekcji i opowiadań. W ciekawy i systematyczny sposób możesz z nami nauczyć się języka polskiego i innych języków. Bye!